Międzypowiatowy jarmark zespołów folklorystycznych to największa gala piosenki ludowej w gminie Łuków. Na scenie ośrodka rekreacyjnego w Żarach wystąpiło blisko 300 wykonawców i 17 grup śpiewaczych. Jak co roku wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni statuetką Złotego Kura Ziemi Łukowskiej. To już trzecia edycja tego przeglądu. Gościem i zarazem gwiazdą tegorocznej imprezy był zespół ludowy z Brześcia na Białorusi. W poprzednich latach poza rodzimymi grupami folklorystycznymi wystąpiła kapela góralska Jędrka Dańko z Zakopanego oraz znany w całej Polsce zespół Jarzębina z Kocudzy z okolic Janowa Lubelskiego. W tym roku pojawił się nowy punkt programu przeglądu. Przed dorosłymi zespołami zorganizowany został specjalny blok programowy, podczas którego na scenie zaprezentowali się najmłodsi artyści i dziecięce grupy folklorystyczne. Proszę nam powiedzieć, jak w ogóle przebiega atmosfera, jak występy na scenie? Atmosfera jest bardzo miła, uważam. Występy zespołów też, dlatego że no jest super pogoda, a w tym roku gościmy nowy zespół z zagranicy. Wystąpiłam z zaproszeniem do Brześcia po zespół. Zespół chętnie przyjął zaproszenie, przyjechał, a ponadto powiększyliśmy o festiwal dziecięcych zespołów. I mamy do każdej gminy, wysłaliśmy w powiecie łukowskim zaproszenia do wójtów o delegację jednego zespołu dziecięcego. No i tak się stało. Wójtowie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Uważam, że dzisiejszy trzeci kur ziemi łukowskiej jest udany. Spotykamy się po raz trzeci na międzypowiatowym przeglądzie zespołów folklorystycznych tu w Żarach. Inicjatywa rozpoczęta 3 lata temu za inicjatywą, nazwijmy to, zespołu tutaj lokalnego ze Żar Jagódki, ciesząca się coraz większą popularnością. Dziś na scenie gości zespół z Białorusi, który cieszył się ogromnym, że tak powiem, aplauzem wśród społeczności czy osób, które oglądały. To cieszy, że coraz więcej gmin zaczyna prowadzić różnego rodzaju zespoły, które przekazują te tradycje, powiedzmy, czy uczą tych tradycji folklorystycznych, tych historycznych, tych patriotycznych śpiewów polskich, tańców polskich. Mamy nadzieję, że to będzie owocowało w przyszłości tym, że ta młodzież będzie również podtrzymywała tą tradycję, tą kulturę, chociażby nawet w tych starszych zespołach śpiewaczych. To ważne, że te tradycje polskich śpiewów właśnie są tutaj kultywowane na tym jarmarku, na tym przeglądzie i mamy nadzieję, że jest to jeden z wielu kolejnych tego typu, jedna z wielu kolejnych tego typu uroczystości i imprez. Podczas gali zespołów dorosłych swój kunszt artystyczny mieli okazję przedstawić Kobierzec ze Starych Kobiałek, Niezapominajki z Dminina, Jarzębina Czerwona z gminy Stanin, kapela Retro Band z Łukowa, grupa Senior z Ulana, Zalesianki z Zalesia, Echo z Przychód, Sami Swoi z Tłuśćca, Jagódki ze Żdżar, Świderzanki ze Świderek i Kumpele z Gręzówki. Organizatorem imprezy jak co roku jest Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Jagódki ze Żdżar pod kierownictwem Elżbiety Dynek.